O niedostosowaniu systemu wspierania zatrudnienia do potrzeb współczesnego rynku pracy mówi się od lat. Teraz problem dostrzegło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Trwają prace nad nowelizacją 4 ustaw, z których 2 mają być kluczowe dla zmian zarówno w szukaniu pracy, jak i sposobie zatrudniania osób bezrobotnych. Stara ustawa ma 18 lat i była wielokrotnie nowelizowana. Musi być zmieniona, ponieważ zmienił się rynek pracy w Polsce. Więc chcemy wyjść naprzeciw różnym oczekiwaniom i pracodawców, i pracowników, i pracujemy, jak już powiedziałam, nad 4 ustawami. Ustawy, o których mowa, są związane ze wsparciem zatrudnienia i zatrudnianiem cudzoziemców. To ostatnie ma zostać znacznie uproszczone. Pracodawcom chcącym przyjąć do pracy obcokrajowca ma być znacznie łatwiej przejść przez procedury. Inna zmiana dotyczy urzędów pracy. Te, według zapowiedzi ministerstwa, mają przestać istnieć przynajmniej w dotychczasowej formie. Zastąpią je centra wspierania zatrudnienia. One będą nie tylko rejestrowały bezrobotnych, bo to nie chcemy. My chcemy, żeby one, te centra, aktywnie pomagały znaleźć pracę, przekwalifikować się, żeby te centra współpracowały bardzo mocno z pracodawcami i żeby te centra odpowiadały na potrzeby pracodawców i żeby ten obrót na rynku pracy w danych regionach był po prostu bardziej celowany na potrzeby rynku pracy. Ważnym elementem prognozowanych zmian będzie oddzielenie statusu osoby bezrobotnej od ubezpieczenia zdrowotnego. Takimi przypadkami zajmie się ZUS. Aż 57% naszych klientów jest w urzędzie pracy tylko po to, żeby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, a nie po to, żeby uzyskać pracę. Zakładamy, że jeżeli uda się oddzielić ten status, to będziemy mieli klientów, którzy chcą szukać pracy, będą aktywnie i chętnie szukali pracy. Jeśli ustawy wejdą w życie, mają też zminimalizować biurokrację, ułatwić znalezienie zatrudnienia oraz zwiększyć dostęp do kształcenia ustawicznego. Ustawa, która wychodzi naprzeciw osobom, które są lub będą bezrobotne, która daje większe możliwości kształcenia, szkolenia. Mówiliśmy tutaj o kształceniu ustawicznym bardzo dużo. To jest ważne, że osoby, które tracą pracę, będą miały taką możliwość, że będą miały możliwość kształcenia się, zmiany swojego zawodu, zmiany kwalifikacji, a przez to znalezienia pracy dla siebie. Wiceminister Iwona Michałek dodaje, że reforma nie ma na celu centralizacji służb zatrudnienia. Projekty ustaw mają być procedowane jeszcze jesienią bieżącego roku, a wejdą w życie prawdopodobnie w pierwszym bądź drugim kwartale 2022 roku.